Cześć wszystkim, z tej strony Kaluch, witam was w kolejnym vlogmasie na kanale Wiki. Zaczynam odcinek ja, dlatego że Wiki zapomniała sobie kamery wziąć, po prostu swoje kamerki z mojego domu. I rozpoczynam tego vlogmasa, zawsze chciałem to zrobić, więc wreszcie jest okazja. I dzisiejszy vlogmas, moi drodzy, jest vlogmasem z prawdziwego zdarzenia. Zaraz pójdziemy na dwór, dowiecie się dlaczego. Jeśli oczywiście, tak w swoim stylu powiem, jeśli oczywiście vlogmas wam się spodoba, zostawcie dużo łapek w górę dla Wiki. I co, zabieram was ze sobą. Pokażę wam, co się dzieje na zewnątrz. Nie ma na co czekać, moi drodzy. Look at this. Co tu się dzieje? To jest prawdziwy vlogmas. Tak być powinno na każdym. Śnieżek. Bałwana lepić można. Wow. No to mi się podoba. O, wreszcie. Wreszcie to wygląda tak, jak być powinno. Naprawdę, uwierzcie mi, jak się teraz jedzie samochodem, słucha się świątecznych nut, można się wkręcić bardzo łatwo. Zapytacie pewnie, co dalej? Co dalej z tym vlogmasem? Moi drodzy, widzimy się później z Wiki, pewnie pojedziemy coś zjeść, także Wiki wtedy przejmie kamerę. Zobaczycie też po drodze, gdzieś tam postaram się ulokować kamerę w samochodzie, żebyście zobaczyli, jak wygląda okolica. Pięknie i mam nadzieję, że drogi jednak nie będą śliskie. A tak wygląda po prostu moje podwórko, coś pięknego. Ale obczajcie bazę taką, że jak się wejdzie pod drzewo, tutaj śniegu nie ma, normalnie można by zrobić grilla i chyba tak zrobię. Muszę przeczekać ten śnieg. Dobra, wpadłem na lepszy pomysł, co powiecie na małego bałwana? Nie, próbowałem zrobić bałwana, widzieliście już trzy kule na sobie i w pewnym momencie wszystkie spadły. Napiszcie mi coś miłego za poświęcenie, zmarzłem, serio. Moi drodzy, wynikła troszkę dziwna sytuacja, bo ja pojechałem z myślą, że wziąłem aparat, ale go zapomniałem. I jesteśmy z Wiką pod domem. Także Wiki siedzi w samochodzie i pewnie zaraz przyjmie vloga. Miło było, dziękuję. Hej! Lampa mi się włączyła. Dzień dobry. Hello. O, nie widzę cię. What's going on? Zapomniałem pięknego aparatu, prawda? Ja jestem zła, bo chciałam, żebyś mnie przywitał ładnie pod moim domem, a nie u ciebie w domu. Ale przynajmniej muzyczka jest klimatyczna. Właśnie nagrałam super snapa, bo jest mega, mega atmosferka i pada śnieg. No i jedziemy. Pada śnieg, pada śnieg. Pięknie pada śnieg, ja się cały czas jaram tym. Idziemy... Przyjechało jakieś auto. Idziemy właśnie sobie zjeść coś dobrego do naszej kafeterki ulubionej. I atmosfera jest cudowna. Dopiero teraz poczułam święta. Mówiłam wcześniej, że nie czuję w ogóle, a dzisiaj zaczęłam snow czuć. Is falling. I cały czas słuchamy ostatnie piosenki świąteczne. Playlista. Już się wkręcamy, to już ten czas. Obyśmy się nie wkręcili za bardzo. Za wcześnie, nie? Ale nie, wydaje mi się, że dwa tygodnie przed świętami to idealna sprawa. Aha. Co ty robisz? Co ty robisz? Boję się w łyżwiarza szybkiego, ale mi nie wychodzi trochę. Podjeżdżamy właśnie do Lidla. Pójdziemy na małe zakupy. Au, kamera, uważaj! Nie mamy soboty, dzisiaj jest wtorek? Tak, idziemy na małe zakupki. Wiesz, że się urodziłem we wtorek? Tak? No. Nie mówiłeś mi nigdy o tym. 12, Boże, 18 lutego, 97, we wtorek o 12.55. Pozdrawiam serdecznie. Dobrze, dziękujemy za tą informację i idziemy teraz do Lidla kupić coś małego i potem wracam do domu montować dla was film z Londynu. Patrzcie, jak to pięknie wygląda, o matko! A ty może byś zaczął nosić zimowe buty, co? Zimowych się tak człowiek nie ślizga, więc... No ja się w ogóle nie ślizgam. Hejka, mamy następny dzień i ja otwieram kalendarz adwentowy. Jestem strasznie ciekawa, co tutaj jest w 12. Wydaje mi się, że to będzie tusz do rzęs. No właśnie, miałam chyba rację. No i miałam rację, dzisiaj mamy tusz do rzęs Lash Power Mascara. Hejka, odzywam się do was dzisiaj pierwszy raz, dlatego że oczywiście jak zwykle mam wymówkę. Montowałam film z Londynu, który już się pojawił na kanale i jestem z niego mega zadowolona.
i poświęciłam na niego sporo czasu, bo chciałam właśnie, żeby wyszedł taki perfekcyjny, klimatyczny vlogmas, bo w Londynie właśnie było sporo miejscówek, w których mogliśmy nagrać, więc jeśli jeszcze go nie widzieliście, to wpadajcie go zobaczyć. Będzie on tutaj, albo w opisie, więc zapraszam. Z samego ranka byłam na ściągnięciu rzęs, bo po wyjeździe i ogólnie po spaniu na lewej stronie, lewa strona była totalnie zniszczona, a nie chciałam zostawiać tylko prawego oka, bo to byłoby bez sensu, więc ściągnęłam już je i mam teraz swoje rzęski i szczerze powiem wam, że dobrze się czuję w tych swoich teraz. Jakoś tak przez te 3 tygodnie zatęskniłam za nimi troszeczkę, więc teraz zostanę tak. Może za jakiś czas sobie powtórzę ten zabieg przedłużenia rzęs, ale myślę, że na razie zostanę przy swoich. Co do niszczenia rzęs, bo słyszałam, że wiele ludzi mówi o tym, że się niszczą one. U mnie może są delikatnie krótsze niż były wcześniej, ale jakoś źle nie jest, więc nie narzekam. Teraz jestem ogarnięta, bo wychodzimy razem z Kalim do Krakowa kupić jakieś świąteczne sweterki. Mamy taki challenge, że chcielibyśmy właśnie kupić w tym roku świąteczne swetry, przynajmniej ja, bo w tamtym roku niestety mi się nie udało i jakoś szczerze mało go szukałam, dlatego w tym roku pędzimy na poszukiwania idealnego swetra i zabieramy was ze sobą, odezwiemy się do was później. Pa, pa. Dzień dobry. Hejka, jesteśmy już na miejscu i jeżdżą auta, przepraszamy za dźwięk. Dokładnie. Wchodzimy właśnie do galerii i poszukujemy sweterka, tak? To znaczy ja to nie wiem, wiem, że ty będziesz, ty ja będę doradzał. Dzisiaj jestem doradcą, ale mam ochotę na pierogi, pewnie zobaczycie, bo tutaj, gdzie jesteśmy, czyli w Serenadzie, są najlepsze pierogi, jakie w ogóle można spotkać w Krakowie. Przynajmniej... Pozdrawiamy Ospano, który je kocha. Dokładnie. Idziemy? Kochani, słuchajcie, youtuberzy nie zawsze jedzą w restauracjach. My mamy swoje ulubione pierogi w Serenadzie, zwłaszcza Kaliego ulubione pierogi. Ruskie czy z owocami? Ruskie, więc nie wygląda zawsze to super apetycznie, ale jest bardzo dobre. Chciałabym wam powiedzieć, że w sumie nasze filmy zawsze wyglądają na takie perfekcyjne, a w sumie tak nie jest. Tak, a też staramy się po prostu urozmaicać sobie dzień przez to, że się gdzieś wybieramy. Dlatego wam to nagrywamy, żeby wam się to fajnie oglądało. Tak, ale nie myślcie, że my cały czas jeździmy w takie miejsce. Dokładnie. Bo najczęściej jesteśmy w takich miejscach. Znaczy często właśnie jemy pierogi i różne takie rzeczy, ale wiadomo, no fajnie jest pokazywać rzeczy, które są ciekawe, prawda? Tak, a jeśli chcecie zobaczyć jakieś takie nasze, nie wiem, normalne dni, nudne dni, to też możecie dawać znać. Byłam na ściąganiu rzęs, potem montowałam film, potem sprzątałam w pokoju i tak dalej. Tego typu rzeczy wam nie pokazuję, no bo ciężko jest mi to pokazać, no nie? No, no i zmierzamy ogólnie do tego, żeby powiedzieć wam, że jeśli chcecie troszkę takich mniej ciekawych rzeczy pokazanych na vlogach, to dawajcie znać w komentarzach. A tutaj swoją drogą jest strasznie wysoko, tam na dole jest good lud, a ja mam lęk wysokości, ale siedzimy, bo jest bardzo klimatycznie i ładnie. Autku, mój lud pasuje do moich ust, teraz zauważyło. I chcemy wam powiedzieć, pozwalam. Odeszło, najgorsze co może być. Chciałam wam powiedzieć, że wybrałam sweter. Tak naprawdę kupiłam dwa, ale jeden świąteczny, więc ciekawa jestem, czy zgadniecie, który. Dajcie znać w komentarzach. Też widzieliście reakcję Wiki przy niektórych. Dokładnie. Już i coś to pewnie sugeruje, nie? No właśnie, i dowiecie się na Instagramie, który wybrałam, więc taką zabawę zrobimy, którą wymyśliłam teraz. Wpadajcie na Instagrama, żeby sprawdzić faktycznie, jaki sweter Wiki wybrała. I co, życzymy wam wesołych świąt. Czy będzie dokładnie jeszcze jakiś film przed świętem? Myślę, że jeszcze będą vlogmasy, ale możemy życzyć tak przedwcześnie. Tak. Wesołych świąt i widzimy się w następnym vlogmasie albo filmie innym. Buziaczki. Buziaczki, pa. Nie mam ręki, pa, pa.